Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na wydarzenia. Oto co dziś w programie. Akcja łowców pedofilów pod Legnicą. Życzył sobie, żeby dziewczynka była w sukience w kwiaty, koniecznie bez rajstop. Trakcja uszkodzona, PKP usuwa awarię. Uruchomiliśmy komunikację zastępczą na odcinku Lubin-Legnica. Utrudnienia mogą potrwać nawet do północy. Ubierz sukienkę w kwiaty, koniecznie bez rajstop i majteczki w cekinowe serduszka. Instruował tak 12-latkę, bo chciał ją tak rozbierać. 35-latek myślał, że rozmawia z dzieckiem, jednak wpadł w pułapkę łowców pedofilów. Jak się okazuje, 20 lat temu mężczyzna trafił za kraty za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Dziś w całej wsi nie ma osoby, która odważy się powiedzieć o nim złego słowa. Więcej w naszej relacji. Świadczy to o tym, że ten oto dorosły mężczyzna świadomie w wyszukiwarce ustawił parametry wyszukiwania na osobę w wieku powiedzmy 12-13 lat. Tworzą konta wabiki w portalach społecznościowych i gromadzą dowody w rozmowach przez komunikator, by ostatecznie zatrzymać pedofila, który stawia się na spotkanie najczęściej z 12-letnim dzieckiem. Tak było w przypadku mieszkańca jednej wsi na terenie powiatu legnickiego. 35-latek nie stawił się w umówionym miejscu, ale łowcy z grupy ECPUP jeszcze tego samego dnia zastali go na gospodarstwie brata we wsi pod Legnicą i przekazali w ręce policji. Chcę całować twoje usta. Chodzi o pieszczoty twych piersi, o całowanie sutków. Byłbym wtedy nagi. Podotyka miejsca intymne między udami. Z kontekstu, ale dobra, no przyznaję. Życzył sobie, żeby dziewczynka była w sukience w kwiaty, koniecznie bez rajstop i żeby miała bieliznę w cekinowe serduszka. Takie było jego życzenie, bo tak chciał rozebrać z takich rzeczy, chciał wybierać dziecko. Jak się okazuje, mężczyzna kilka lat temu wyszedł z więzienia, gdzie trafił w wieku 15 lat za brutalne morderstwo znacznie starszej kobiety. Tamtejsza zbrodnia wstrząsnęła regionem, nastolatek zabił bowiem dla kilku złotych. Dziś nikt we wsi nie chce oficjalnie wypowiedzieć się na jego temat w obawie przed zemstą. Tym bardziej, że jak ustaliliśmy, nie został zatrzymany, a jedynie objęty dozorem policji. Mówili, że zmarł. Myślałem, że zmarł, dopiero jak przyszłam. Przyjechałem, to mnie dopiero powiedzieli, że zabił, że Krzysiu zabił. Kiedyś jak szłam z Chojnowa i Krzysiu chciał mi pomóc torbę, to ja powiedziałam mu, Krzysiu, ja się ciebie boję. On mówi, że zabił kobietę, mówi, że ciarki. No i tak my rozmawiamy, patrzymy się, on idzie. Przedstawiciele legnickiej prokuratury nie komentują sprawy. Oficjalny komunikat ma zostać opublikowany dopiero jutro. Wiadomo natomiast, że 35-latek będzie odpowiadał z artykułu 200 kodeksu karnego, to jest seksualne wykorzystanie małoletniego. Silny wiatr przyczyną awarii, której skutki odczuwają korzystający z pociągów kolei dolnośląskich, ale nie tylko. Spadające drzewo uszkodziło trakcję. To z kolei spowodowało, że na jednotorowej linii z Legnicy do Lubina wstrzymany został ruch pociągów. W środę około 21.30 spadające drzewo rosnące poza pasem kolejowym wyłamało słup trakcyjny. Wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu pociągów. Na tej trasie kursują pociągi regionalne kolei dolnośląskich. Wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. O tym informowani są podróżni zarówno na stacjach i przystankach, jak i bezpośrednio przez przewoźnika w składach, w pociągach i na stronie internetowej. Również przewoźnik dalekobieżny, którego pociągi kursują tą trasą, między innymi na dystansie do Krakowa, wprowadził zmiany w organizacji ruchu pociągów. Mieliśmy komunikację zastępczą na odcinku Lubin-Legnica. Utrudnienia mogą potrwać nawet do północy dnia dzisiejszego, a w związku z tym możemy jedynie przeprosić naszych pasażerów za komplikacje, ale no niestety nie wynika jakby to z naszej winy, to przyczyny niezależne. Na usunięcie awarii trzeba jeszcze poczekać, niewykluczone, że do piątku. Na miejscu równocześnie służby techniczne prowadziły działania związane z zabezpieczeniem sieci trakcyjnej, z usunięciem uszkodzonej konstrukcji sieci trakcyjnej słupa, który został zniszczony. W te miejsce będzie budowany nowy element wsporczy sieci trakcyjnej. Na miejscu jest specjalny zespół pociągu sieciowego,
Dodatkowo specjalne urządzenie, które jest nazywane palownicą, będzie montowało betonową podstawę słupa i na tym umieszczona będzie konstrukcja metalowa. Dopiero później będzie rozwieszona sieć trakcyjna, odpowiednio naciągnięta, sprawdzona i wówczas dopiero bezpiecznie będą mogły pojechać pociągi. Zespół techniczny będzie pracował całą noc, jeśli będzie to konieczne. Zależy nam na jak najszybszym usunięciu awarii, dodaje Mirosław Siemieniec. Przed godziną 15 na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Hutników w Legnicy zderzyły się dwuosobowe auta. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Volkswagena Caddy nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu Audi. Kierowca Volkswagena Caddy jechał ulicą Nowy Świat. Gdy zamierzał skręcić, nie zauważył nadjeżdżającego ulicą Hutników Audi i tak doszło do nieszczęścia. Skutki zderzenia były opłakane, szczególnie dla sprawcy, który musi myśleć o wymianie samochodu lub kosztownym remoncie. Tuż po zderzeniu dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Dopiero tam policjanci zbadają, czy obaj kierowcy byli trzeźwi. Kryminalni z Lubina zatrzymali mieszkańca miasta, który z jednego ze sklepów ukradł sprzęt ogrodowy. 20-latka udało się zatrzymać zaraz po kradzieży, bo już wcześniej dało sobie znać stróżom prawa. Do policjantów z Lubina zadzwonił pracownik ochrony jednego z marketów ogrodowych. Zauważył sprawcę na monitoringu sklepowym, jednakże zanim zdążył zareagować, złodziej wraz ze swoim łupem zdążył uciec. Dyżurni, którzy przyjmowali jej zgłoszenie, dzięki monitoringowi miejskiemu ustalili drogę ucieczki tego mężczyzny. Kryminalni ustalili, że świdry ogrodowe mogły paść łupem dobrze im znanego 20-latka. Policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania. Kiedy weszli do bloku na klatce schodowej przy drzwiach do piwnicy, zauważyli 3 skradzione świdry, mając podejrzenie, że pozostała część może znajdować się w miejscu zamieszkania tego 20-latka. Udali się do niego, zapukali, drzwi otworzył im kompletnie zaskoczony mężczyzna, a w przedpokoju znajdowały się 2 pozostałe przedmioty. Młody mężczyzna został zatrzymany i trafił do celi. Jego dalszym losem zajmie się sąd, a skradziony sprzęt ogrodowy wrócił na swoje miejsce. Miasto pod czujnym okiem kamer. Od bramownicy przy ulicy 3 Maja rozpoczął się montaż kamer monitoringu miejskiego w Polkowicach. Inwestycja zakończy się przed wakacjami. W ramach systemu wizyjnego miasta montowane są 2 rodzaje kamer – obserwacyjne na terenie Polkowic i rejestrujące ruch pojazdów na bramownicach przy drogach wylotowych z miasta. 56 kamer 4K, 16 kamer typu tak zwanych LPR, my na to mówimy kamera LPR, dlatego że to jest kamera specyficzna, to jest kamera, która rejestruje pojazdy i to jest kamera, która jest zamontowana na bramownicach. Dzisiaj przy każdym wjeździe do Polkowic stoją już zamontowane bramownice, a na nich są umieszczone w tej chwili 3 kamery. W tej chwili kamery działają na 3 bramownicach, w kolejnych dniach będą uruchamiane kolejne. Kamery czy monitoring w całości ma zabezpieczyć nas jako mieszkańców przed ewentualnymi skutkami właśnie wandalizmu czy jakichś niebezpieczeń związanych z zagrożeniami typu rozboje, typu przestępstwa. Inwestycja w całości jest finansowana z budżetu Polkowic. Całe zamówienie podzieliliśmy na kilka etapów. Część budowlana to jest około 1,5 miliona złotych, część związana z zakupem sprzętu. To jest kwota około 2 milionów złotych, włącznie z niezbędnym oprogramowaniem. Budowa systemu potrwa do połowy czerwca. Pomnik w hołdzie strażakom zawodowym oraz ochotnikom odsłonięto obok ratusza w Chocianowie. Na zaproszenie burmistrza Tomasza Kulczyńskiego w uroczystościach wziął udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nie zabrakło także samych zainteresowanych. Za ofiarność, odwagę i poświęcenie w ratowaniu życia władze Chocianowa chciały podziękować strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze swojej małej ojczyzny. W centrum miasta obok postumentu poświęconego górnikom odsłonięto pomnik w kształcie płomienia z tablicą pamiątkową. Pomnik tak naprawdę pokazuje szacunek organu stanowiącego, wykonawczego, no i mieszkańców do ciężkiej służby, jaką jest praca na rzecz lokalnej społeczności właśnie straży pożarnej, czy dochodniczej, czy państwowej. Ostatni rok był trudny dla nas wszystkich, więc także dla strażaków. Ich również dotknął tragiczny bilans pandemii. Musieliśmy zmienić i troszkę przewartościować nasze działania, nasze postępowania
tak, aby udzielając pomocy społeczeństwu, prowadząc akcje ratownicze, gasząc pożary, jednocześnie zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa dla naszych ratowników. Strażacy są w dzisiejszych czasach najczęściej jako pierwsi na miejscu pożarów, wypadków drogowych czy katastrof ekologicznych. Pomagają ludziom w wielu trudnych sytuacjach. Wy dobrze wiecie, że cieszycie się w społeczeństwie wielkim szacunkiem, ale na ten szacunek trzeba było sobie zapracować i robicie to od bardzo, bardzo wielu lat. Wy nie macie zawodu, wypełnicie służbę trudną, odpowiedzialną, poświęcacie siebie dla innych. Jednostki ochotniczej straży z terenu gminy Chocianów tworzą przede wszystkim całe rodziny, dlatego pożarnicze tradycje są tutaj przekazywane z pokolenia na pokolenie. W strukturach strażackich są także kobiety oraz funkcjonują młodzieżowe drużyny pożarnicze. Takiego miejsca nie było. To jest miejsce, w którym mam nadzieję będziemy mogli oddać należny hołd straży i mam nadzieję, że to miejsce wpisze się w historię przyszłych pokoleń. Ta inicjatywa lokalna ufundowania pomnika poświęconego strażakom ziemi chocianowskiej jest dla nas wyrazem wielkiego szacunku i docenienia właśnie tej służby strażackiej, o której przed chwilą tak pięknie pani marszałek mówiła. W uroczystościach wzięli także udział lokalni samorządowcy, którzy w ten sposób dziękowali strażakom za ich codzienną służbę. Myślę, że jest to taki fajny akcent, który naprawdę podkreśla i też upamiętnia no, ważną rolę tych służb mundurowych, które już, jak wspomniała pani marszałek, jak gdyby są nie tylko strażakami, bo tak naprawdę tam się kojarzą strażacy z gaszeniem pożaru. Dzisiaj działania podejmowane przez strażaków są naprawdę wieloaspektowe. Na koniec przedstawiciele wielu środowisk złożyli również kwiaty pod pomnikiem. To była ostatnia informacja na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.